dzisiaj u mnie białkowe śniadanie. Rozpoczynamy ten dzień. Mam tutaj na patelni taki omlet zrobiony z serka takiego granulowanego, z dwóch jajek i z odrobiny mąki. Zaraz przekładam na talerz i zjadam. Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Ja już z kawą albo dopiero z kawą, jak kto woli. U mnie jest po śniadaniu, jak widzieliście, wjechał omlet na śniadanie i nawet nie zdołałam zjeść go w całości, bo po prostu porcja spora, chociaż to tylko dwa jajka, ale naprawdę można się tym porządnie najeść. Ja ostatnio trzymam się takiej mojej zasady i takiego mojego postanowienia, że będę pić kawę dopiero po śniadaniu, a nie rano na czczo. I na razie mi się to udaje, mam nadzieję, że w tym wytrwam, a rano po prostu piję gorącą wodę. I mam nadzieję, że po prostu uda mi się to pociągnąć na dłużej i po prostu opanować w sobie tą chęć gonienia rano do ekspresu, bo z miłą chęcią wypiłabym kawę o każdej porze dnia, no ale jeszcze zdrowy rozsądek tutaj bierze górę u mnie, więc no ostatnio właśnie postanowiłam to zmienić i trzymam się tego, a nawet wprowadziłam coś takiego, że piję jedną kawę dziennie, nie dwie. Chociaż jak mam ochotę, to wypiję sobie też taką popołudniową, czemu nie? Dobra, moi mili, to tak, zaczynamy nowy film. Ja Wam oczywiście życzę wspaniałego dnia od razu, fajnego oglądania. Ja dzisiaj mam w planie zakupy przede wszystkim. Nie gotuję dzisiaj niczego. Mam jeszcze danie jedno, które przygotowałam w ostatnim meal prepie i jest na dzisiaj gotowe, więc tak sobie to rozplanowałam, żeby dzisiaj w ten dzień zakupów już nic nie gotować, więc zrobię tylko właśnie tą kaszę jaglaną, zapiekaną z warzywami, którą mam w słoikach w lodówce i dzisiaj ją po prostu upiekę na obiad. A ja biorę się zaraz za zaplanowanie zakupów i chciałam je znowu tak zaplanować, żeby pasowały mi do meal prepu, do kilku potraw, które sobie znowu przygotowałam do ugotowania. Także dzisiaj zbiorę to wszystko razem w całość, rozplanuję, zrobię listę zakupową, sprawdzę, co tam słychać w ogóle w lodówce, w szafce, w zamrażarce, co trzeba zużyć. Między innymi dzisiaj na śniadanie właśnie dlatego zrobiłam ten omlet z tego serka granulowanego, bo on już mi wychodził z terminu i po prostu no, nie chciałam, żeby się totalnie zepsuł i go wyrzucić, dlatego właśnie wymieszałam go z jajkami, z mąką i wyszedł bardzo dobry omlet. Polecam przy okazji takie coś. No i w ten sposób właśnie zużyłam coś, co już niedługo by się przeterminowało i trzeba by było to wyrzucić. No, a wiadomo, że jak coś wyrzucimy z lodówki, to tak jakbyśmy, wiecie, 2 złote wrzucili do kosza. Myślę, że nikt by tego nie zrobił, ja też nie mam na to ochoty, także wolę to tak sobie rozplanować, żeby po prostu wszystko grało. Dobra, to tak, najpierw kawa, a później bierzemy się za pracę. Kawka wypita. Biorę się teraz za planowanie. Mam tutaj już mój segregator z przepisami. Zaraz do niego zajrzę, ale wiecie, u mnie taka pierwsza zasada, nie to, co tutaj najpierw wynajdę w moim segregatorze, tylko najpierw sprawdzenie lodówki. Muszę przepatrzeć, co tam już się kończy terminowo, co trzeba zużyć w pierwszej kolejności. No i sprawdzę jeszcze, który z takich po prostu podstawowych składników mi się kończy, bo fajnie mieć taką bazę, nie wiem, czy też tak organizujecie swoje spiżarki, swoje kuchnie w ogóle, że macie jakieś takie bazowe produkty, które zawsze się
przydadzą. Czasami nie mamy pomysłu na jakiś obiad, czy kolację, czy cokolwiek innego. Czasami, nie wiem, nie mamy czasu, nie mamy ochoty, ale jak mamy taką bazę w szafce, z której zawsze coś się uda wykombinować, to no, myślę, że to pomaga. U mnie to właśnie taką bazą są jakieś kasze, makarony, ryże. No oczywiście jakiś tam olej też się zawsze przydaje, jakieś pomidory albo pasaty pomidorowe, bo z tego też no zawsze, to już nie ma bata, zawsze z tego jakiś tam sos na przykład się wymyśli, do którego można też jakieś warzywo jeszcze dokroić świeże i mamy fajną rzecz tak na szybko. Ja mam też zawsze w zamrażarce coś albo z jakiegoś gotowego, takie jakieś gotowe danie po prostu, albo jakiś składnik, z którego mogę na szybko coś zrobić. U mnie takim produktem must have, który zawsze musi u mnie w zamrażarce być, to są warzywa na patelnię. Super po prostu sprawa, nie dość, że my lubimy, przynajmniej z Tomkiem, bo wiecie, dzieci tak średnio takie warzywa na patelnię, chociaż jedzą oczywiście dużo warzyw, owoców, ale jedzą też dużo świeżych, niekoniecznie takich właśnie smażonych. To im jakoś tak nie podchodzi. Natomiast my jak najbardziej z sosem sojowym, z tofu, albo po prostu tylko same warzywa, albo z kaszą, albo z komosą ryżową, no cokolwiek. To jest, słuchajcie, obiad, który w ciągu 15 minut ląduje na talerzu i świetna sprawa, smaczne, zdrowe, szybkie. I kiedy nie mamy pomysłu na nic innego, to się to superowo sprawdzi. Dobra, to tak, ja zaczynam teraz od sprawdzenia lodówki i od sprawdzenia szafki, bo w zamrażarce to tak mniej więcej wiem, co mam, czego mi brakuje. Dobra, to lecimy do lodówki. Lodówka źle nie wygląda, jest dość zapełniona jak widać. Natomiast wiecie, ja nie jadę robić zakupów na jeden dzień, tylko na cały tydzień chciałabym, więc no, muszę uzupełnić niektóre rzeczy. Tutaj na górze, jak widać, ja mam tutaj taki pojemnik, w którym zawsze trzymam śmietany, więc została tylko jedna śmietana, taka 30. Jest tutaj też jedno jajko ugotowane na twardo, musiałam go gdzieś tak, wiecie, unieruchomić, więc trafiło tutaj, ale ogólnie ten pojemnik jest pusty, trzeba go uzupełnić. Tutaj mam drugi pojemnik, w którym trzymam jogurty, no i jak widać jeden jogurt otwarty i tam dwa jogurciki takie, które lubią moje dzieci. Tutaj w tym słoiku mam białka jeszcze do zużycia, więc też muszę coś wykombinować z nich. Masło jest ok, tutaj mam zapas żółtych serów, więc serów żółtych nie będę kupować tym razem w plasterkach, chciałam tylko kupić taki ser w kawałku do utarcia. Ja ostatnio kupowałam te sery w Biedronce, były na fajnej promocji, gdzie pół kilograma sera żółtego było gratis, więc skorzystałam, a ponieważ mają dość długi termin, chyba do marca, więc jak najbardziej, czemu nie, może to sobie poleżeć. Mozzarella jeszcze jest w terminie, tam z tyłu serek taki śmietankowy do smarowania, ale jest tylko jeden, więc pewnie dokupię jeszcze kolejny. Tutaj mam tofu, któremu się już będzie termin niedługo kończył, więc też muszę go zaplanować w jakimś tam obiedzie. No to idziemy dalej. Tutaj mam cytrynę. Ja sobie właśnie tak przeważnie robię. Wtedy nie dość, że ta cytryna mi się fajnie trzyma, to jeszcze mam gotową. Po prostu kroję w plasterki i no i używam. O, zaczyna mi migać lodówka, to muszę ją na chwilę zamknąć. Dobra, wracamy. Powiedziałam, że zaczyna mi migać lodówka, ale nie migać, tylko sygnał wydaje, że za długo jest otwarta. No, więc to jest cytrynka, słuchajcie, do herbaty na przykład. Ja mam właśnie tak, zawsze w plasterkach pokrojoną, wtedy szybciutko do herbaty, ciach, ciach, nie muszę kroić za każdym razem. Drożdże otwarte, też trzeba ich będzie wplanować w jakiś tam, w jakieś zużycie. Tu mam jeszcze ser cheddar, który na pewno zużyję. On jest jeszcze zapakowany, więc nie ma problemu do jakiejś tam sałatki.
makarony ugotowane, no to jak najbardziej do zużycia. Żółty ser tutaj taki już w użyciu, a tutaj taki biały ser zrobiony z jogurtem, o ile pamiętam, albo ze śmietaną i z czosnkiem niedźwiedzim. Dobra, no to lecimy dalej. Tutaj mój taki, słuchajcie, meal prep, czyli papryka już pokrojona w plasterki. To jest taka papryka, ta podłużna. Ja ją tak sobie właśnie kroję w takie niby kółeczka i bardzo fajnie się to u nas sprawdza. Dzieci lubią i jak mają różne kolory na talerzu, właśnie takich kółeczek paprykowych, no to z bardzo wielką chęcią zjadają. Chociaż zjadają każdą paprykę, nie mam tutaj co narzekać. Tutaj jak widzicie resztka sałaty, więc muszę dokupić już świeżą. Ja tak sobie właśnie trzymam sałatę z tym korzeniem w lodówce. Bardzo długo się wtedy przechowuje i wiecie co, no nie robi się po prostu taka obślizgła, jak w tych workach czy tam pojemnikach nawet trzymamy, więc ja przerzuciłam się teraz na taki model. Tutaj mam w słoiku barszcz czerwony, on jest taki zassany, więc może sobie stać spokojnie. Dobra, papryka taka konserwowa, wczoraj otworzyłam słoik, bo taką jakąś mieliśmy ochotę na takie, na taką rzecz, więc jest otwarta. Tam z tyłu właśnie kasze jaglane sobie stoją, te z warzywami do zapieczenia na dzisiaj na obiad. Zakwas na chlebek, jajka. Tutaj mam 10 sztuk, bo jeszcze dorzuciłam, chociaż w tym opakowaniu jest 9. Dorzuciłam tutaj jeszcze jedno. Bardzo dobre są te jajka. Ja ich kiedyś kupiłam w promocji i jak będą na jakiejś promocji znowu, to z pewnością będę właśnie takie kupować. Są bardzo dobre, dość duże. Fajnie się sprawdzają u nas. No i tutaj moja szuflada warzywna. Co my tutaj mamy? O, mamy tutaj ogórki kiszone. To na jakąś zupę jak najbardziej wjadą. Tutaj mam kapustę kiszoną jeszcze w słoiku. Resztę ja z niej robię surówki. A tutaj taka, o, jeszcze widzicie, reszta suróweczki gotowa już sobie leży. Mam również cebulę pokrojoną już w plasterki. W szklanym, szczelnym takim pojemniku świetnie się przechowuje. I na przykład jak potrzebuję, to od razu mam pokrojoną, więc wystarczy tylko albo ciachnąć ją jeszcze w kosteczkę, albo po prostu tak w plasterki i jest super. Seler naciowy, tutaj taki, o, wiecie co, niezbyt już fajny, ale pójdzie do soku. Ostatnio jedna z Was mi pisała na temat selera, żeby go trzymać w folii takiej srebrnej, aluminiowej, że wtedy się świetnie przechowuje. No, ja jeszcze tej folii nie kupiłam, muszę się przyznać, ale pewnie to zrobię i spróbuję właśnie takiej metody, bo on no, bardzo szybko się robi taki miękki, co oczywiście no, nie przeszkadza w niczym, ale no tak, wiecie, organoleptycznie to byłoby fajniej, jakby był taki kruchutki. Dobra, jakieś tam resztki cebuli, imbir, czosnek na pewno dokupię, bo u nas to też idzie dosyć sporo tego. Tutaj mam, słuchajcie, do użycia jeszcze połowę buraka. Zapakowałam go w ten sposób. To jest takie ikeowe coś, dzięki któremu fajnie się przechowuje na przykład rozkrojonego ogórka albo coś w tym stylu. Ja właśnie użyłam to do buraka. Mam tutaj jeszcze, co tam jest jeszcze? Dwie marchewki. No i tyle. Dobra, i tutaj jeszcze szuflada wędlinowa też tak trochę świeci pustkami, jakaś tam jedna wędlina z tyłu, tutaj też sobie przechowuję wędlinę i ostatnio wiecie co, jeszcze tak do pojemnika szklanego dorzucam ręcznik papierowy, bardzo fajnie to wtedy działa i on mi tą całą wilgoć tam zbiera i fajnie się to przechowuje. No i tu jakieś kabanosy otwarte i tyle moi drodzy. Zamykamy, bo mnie ta lodówka co chwilę woła. Tutaj jeszcze jakieś tam słoiki, wiadomo, zapasy różnych tam sosów sojowych i chili i tak dalej. Olej lniany, jak widać, w użyciu już mi się kończy. No i o, takie różne sprawy. Otwarta ciecierzyca, którą też już muszę zużyć. Jakaś tam resztka mleka, resztka, nie resztka, no keczup niedawno otwarty, także jest, nie muszę kupować. Drzemy. Dobra, zamykamy, bo mnie ta lodówka zaraz udusi chyba. Okej, lodówka sprawdzona i teraz słuchajcie, zapisuję to, czego tam brakowało, z pewnością to trafi na moją listę. I ja na tej liście też często robię sobie takie grupy, że na przykład w jednym miejscu zapisuję to, co jest do kupienia z tych spraw takich, wiecie, lodówkowych, więc od razu sobie dzielę tutaj na przykład
karteczkę krechą i w tym polu będę zapisywać to, co jest do wzięcia z lodówki, ze sklepu, żeby po prostu później z tą listą, wiecie, się nie gubić tam w sklepie, zwłaszcza jeśli chcemy coś zrobić tak na szybko, kupić, to szkoda po prostu się rozpraszać, no nie, mam wszystko w jednym miejscu i jest ok. Dobra, zapisuję śmietanę 18 i śmietanę 30. To się u mnie zawsze przydaje, więc na pewno będzie potrzebne. Dobra, i zaraz będę się zastanawiać, co dalej. Na razie zapisałam sobie produkty, których mi po prostu brakuje, albo które się już kończą w mojej lodówce i w szafce. Często też korzystam z promocji i wiecie co, tak na przykład teraz wiem, że soki takie do herbaty, takie syropy, ja to kupuję, wiem, że to nie jest zbyt tam może jakieś zdrowe, ale też no, nie leję tego nie wiadomo ile, no nie do tej herbaty, natomiast ja samej takiej zwykłej herbaty po prostu nie wypiję, a nie słodzę też cukrem, więc dolewam sobie troszkę soku. Więc taki syrop wiem, że teraz jest w promocji, jak się kupi dwie sztuki, to jest coś tam taniej. Zapisałam sobie jeszcze krakersy, bo wiem, że też mam dzisiaj na szejku z Biedronki właśnie te małe takie krakersiki biedronkowe, a moje dzieci uwielbiają, więc też jak kupię dwie sztuki, jest taniej i tak bym kupiła dwie albo trzy takie paczki, żeby już po prostu było na zapas. Nie będę jutro albo pojutrze znowu jechać do sklepu, więc skorzystam jak najbardziej. Ser żółty taki do utarcia będzie mi też potrzebny, bo mam też w planie coś tutaj chyba, o ile pamiętam, zaraz jeszcze sprawdzę którąś potrawę, że będzie mi do niej potrzebny. A też jest tam jakaś promocja. Ja czasem kupuję taki już gotowy, utarty ser, ale zdecydowanie korzystniej cenowo wychodzi po prostu kupienie sera w kawałku i utarcie go. No jest przy tym trochę więcej może pracy, ale no opłaca się to po prostu, a ja ucieram sobie taki kawałek spory sera, czasem nawet kilogramowy po prostu, pakuję w woreczki takie strunowe i zamrażam. Ser żółty się świetnie mrozi i po prostu kiedy potrzebuję, to wyciągam i jest gotowy, rozmraża się idealnie, nie robi się mokry, także super sprawa. I warto wykorzystać, kiedy jest jakaś, zwłaszcza jeśli jest jakaś promocja po prostu, to warto sobie kupić więcej, zamrozić i mieć. Dobra, to teraz tak, teraz sobie poplanuję, ponieważ zrobiłam taką podstawową listę składników, które się kończą, a teraz jeszcze przejrzę, co będę gotować w najbliższych dniach. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze będę sobie znowu robić taki meal prep, jak ostatnio robiłam. I do tego celu właśnie coś tutaj wybiorę z mojego segregatora. Okej, jest plan, słuchajcie. Także zaplanowałam do zrobienia na najbliższe obiady makaron z sosem mięsno-pomidorowym. Pokażę Wam zaraz, co to za danie. Ja go kiedyś robiłam już na którymś filmie. Jest bardzo dobry. To jest takie coś z kwestii smaku. Od razu Wam ten przepis polecam, bo jest przepyszny. Moje dzieci stwierdziły, że to jest najlepszy sos, jaki kiedykolwiek jadły. Więc tak, ja robiąc meal prep, zrobię ten sos, popakuję go w pojemnik, nie wiem, jeden czy dwa, bo zależy. Mogę czasami też zrobić z dwóch porcji po prostu i od razu, wiecie, bo już czy w garnku gotuję jedną porcję, czy dwie, co to za różnica.
A jak zamrożę sobie dwa osobne sosy, to mam dwa osobne obiady za jednym zamachem, więc nie jest źle. Drugą rzecz, którą zaplanowałam, to będą pieczone udka kurczaka. I robiąc właśnie meal prep, to ja te udka przewidziałam na kolejny dzień. Też zawsze robię z tego przepisu, z kwestii smaku. Bardzo fajna jest ta marynata, wychodzą przepyszne i ja po prostu zamarynuję je wcześniej, o jeden dzień. Tu jest nawet napisane na dole, że można już nawet poprzedniego dnia zamarynować. Wtedy fajnie sobie te udka smakami wszystkimi przejdą, upieką się, są naprawdę przepyszne. Więc tutaj niedużo pracy, zamarynuję, wstawię do lodówki i danie będzie gotowe. Praktycznie potem tylko do piekarnika. I jeszcze sobie zaplanowałam kaszę bulgur z warzywami i fasolką. Ona będzie jednego dnia jako takie po prostu podstawowe danie, a kolejnego dnia może być nawet właśnie do tych udek jako dodatek. Zamiast jakichś tam ziemniaków czy innych rzeczy, to może być takie kaszotto, bo to jest coś właśnie w ten deseń. To też jest przepis z kwestii smaku, też lubimy, dzieciarnia też lubi, więc coś takiego myślę, że będzie fajne. Dopisałam właśnie do mojej listy zakupów składniki, które będą do tych trzech potraw potrzebne. Niedużo musiałam dopisać rzeczy, bo większość rzeczy mam po prostu w domu. Mam mięso mielone, mam jakieś tam... Co jeszcze mi do tego było potrzebne? Czekajcie. Do marynaty to w sumie mam wszystko. Z tej kaszy bulgur to potrzeba mi właśnie kaszę bulgur, bo jej nie mam, więc wpisałam. Ale mam fasolkę w puszce, mam pomidory w puszce, bo tutaj chyba też idą. Tak, puszka krojonych pomidorów, więc to mam. To, co mam w szafce, wiecie, zużyję, a dokupię po prostu po 2-3 rzeczy do jednego dania i będzie gotowe. Reszta w domu się znajduje. Dobra. Plan jest, to teraz wykonanie. W planie mam teraz wykonanie tego planu. Dobra, więc zabieram torby, pakuję wszystko i jedziemy na zakupy. Myślę, że kierunek Biedronka. Zestaw toreb też już przygotowany. Mam taki kosz, który kiedyś kupiłam w Kiku. On się naprawdę świetnie sprawdza. Rączka jest taka składana na jedną stronę. Super, ja tutaj zawsze sobie pakuję takie rzeczy, które wiem, że mogą mi się gdzieś tam, wiecie, przedziurawić, czy coś tam może pęknąć. To fajnie właśnie w tym się to użytkuje. No i oczywiście zawsze zabieram ze sobą torby na zakupy, takie już różne, wiecie, starocie jeszcze z Tesco. U nas już przecież tyle czasu Tesco nie ma, nawet w Polsce, a ja jeszcze mam od nich torbę, tam jakaś druga. Tutaj zawsze sobie też... biorę ze sobą takie siateczki na owoce, warzywa. Od kiedy mam te biedronkowe, to oczywiście używam tych właśnie. Bardzo fajnie się sprawdzają. Jak jeszcze nie miałam tych, to po prostu takie te, wiecie, małe reklamóweczki, zrywki. Używałam też wielokrotnie, ale teraz, ponieważ mam te, to jak najbardziej używam i fajnie mi się sprawdzają. Dobra, więc taki zestaw zabieram ze sobą. Lista zakupowa zrobiona, więc też. No i wybieramy się, jedziemy do Biedry. Okej, zbieram się. Słuchajcie, zapinamy pasy, jedziemy. I przypomniał mi się taki napis, który kiedyś był na takich torebkach. Pewnie dalej jest. Boże, spraw, żebym kupiła tylko to, po co przyszłam. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że nic głupiego mnie nie skusi i że będę się trzymać listy. Dobra, otwieram bramę i ruszamy. Zakupy zrobione, poszło nawet szybko, gładko, przyjemnie, sklep był praktycznie prawie pusty, tak jak weszłam, to było trochę ludzi, ale później całkowicie się wszystko rozluźniło, także super, bardzo fajnie się tak robi zakupy, kiedy nie ma tłumów i kolejek, także wszystko zaraz wyciągam i pokażę Wam
co kupiłam, do czego, co zużyję i tak dalej. To są zakupy takie w sumie tygodniowe, dosyć spore, także myślę, że wystarczą nam. Niektóre rzeczy oczywiście zostaną jeszcze na dłużej, a inne zostaną zjedzone szybciej. No wiadomo jak to jest, ale myślę, że tydzień czasu mam z głowy, jeśli chodzi o takie większe zakupy, ewentualnie coś tam się wyskoczy dokupić mniejszego. Ok, no to rozkładam i pokazuję. Zaczniemy od tego koszyka. Tutaj mam takie rzeczy lodówkowe. Także mamy dwie paczki kabanosów. Wzięłam również parówki, chociaż nie było ich na liście, ale w sumie powinnam ich kupić, bo nie miałam. Z tej serii Nature, ponieważ były w promocji, więc wzięłam cztery opakowania. Tutaj łosoś. Dwa opakowania camembera. Wzięłam również dwie takie kaszki proteinowe o smaku karmelowym. Ja jeszcze tych kaszek samych nie kupowałam, także zobaczymy. Natomiast już podobne te jogurty takie kojarzę i są przepyszne. Tutaj wzięłam dzieciakom tutti taki serek o smaku białej czekolady. Drugi wzięłam ciasteczkowy i jeszcze wzięłam kokosowy. Zobaczymy, czy będą dobre, bo jeszcze ich nie kupowałam. Serek taki ziarnisty znowu dokupiłam, on był dzisiaj nawet w promocji, więc wzięłam jak najbardziej. Śmietanę 1/30. Tutaj mam dwa takie zwykłe kremowe jogurty naturalne. Śmietanę mam 3 razy. Dzisiaj też wzięłam, ponieważ były w promocji Monte. One były chyba po złotówce, jak się kupowało 4 sztuki, więc wzięłam mojemu towarzystwu, na pewno się ucieszą. Tutaj jeden taki serek do smarowania kremowy. Schab z beskidzkiej wędzarni. Wzięłam pierwszy raz taką wędlinę. Zobaczymy, czy będzie dobra. Dwa takie właśnie podudzia, które będą mi potrzebne do obiadu niedługiego. Tutaj mam sery właśnie takie chciałam do utarcia, a dzisiaj jeden był po prostu gratis, więc bardzo fajna okazja. No i tutaj jeszcze druga kaszka i to jest na razie tyle, jeśli chodzi o lodówkę. Teraz wyciągam dalszy ciąg. I lecimy dalej. Rozłożone kolejne zakupy i już pokazuję po kolei. Tutaj mam soki malinowe, papryka konserwowa. Dokupiłam, bo tamta już została otwarta, więc żeby była w zapasie. Tutaj mam dwa dżemy truskawkowe. Dzisiaj były w promocji, więc wzięłam. Tutaj mam dwa chrzany. Miałam w planie jeden, ale ponieważ była promocja, więc wzięłam 2 sztuki. Filety z makreli, 4 puszki, bo też dzisiaj były w promocji, więc już wzięłam. Mąka była na liście oczywiście i wzięłam 2 sztuki, bo też była w promocji. Tutaj mam wreszcie folię aluminiową, także będziemy próbować ten trik z selerem naciowym. Tutaj tak, takie długie 4 buły, to myślę, że sobie dzisiaj tak na kolację zjemy. Chleb taki jeden zwykły, który ja przeważnie kupuję i taki wypieczony ze smakiem, on jest bardzo dobry. Także wzięłam też taki chlebek, to sobie część pomrożę z tego pieczywa. No to lecimy dalej, tutaj takie pałeczki dla dzieciaków, kukurydziane. Tutaj z orzeszków wzięłam taką mieszankę studencką i jakąś mieszankę egzotyczną. Kaszę bulgur, bo będzie mi potrzebna do obiadu. Tutaj coś takiego, o, fajnego, na razie to schowam. Tutaj mam ciastka owies pszenica i dzieciakom też wzięłam takie misie lubisie, będę dzielić. One są pakowane po 5, więc biorę 2 opakowania, żeby było do pary. No wiadomo, przecież później zostanie jedno, no i co? Dobra, teraz tak, z płatków to wzięłam cini minis dzisiaj i muszelki takie zwykłe. Moje dzieci to niezbyt często jedzą, ale lubię mieć w zapasie. Krakersy, 2 opakowania. Tutaj mam pierogi. Dzisiaj była taka promocja, że drugie opakowanie za pół ceny, więc wzięłam i były tak, słuchajcie, tam skitrane gdzieś z tyłu, że po prostu no, nie mogłam do nich dostać i obok stał jakiś taki młody chłopak, więc go poprosiłam, bo był wysoki, żeby mi podał te pierogi. Śmialiśmy się, no ale fajnie, widzicie, czasem się przydaje taki wzrost. No i wzięłam jeszcze jajka. Dobra, to usuwam stąd wszystko i wypakuję jeszcze warzywa i owoce.
I na koniec zostały owoce i warzywa. Więc tak, wzięłam dwa ogórki. Tutaj mam jabłka oczywiście na sok i takie jeszcze drugie. One są takie bardziej miękkie, bo to jest chyba alwa, tak? Nie, gala. No, więc wzięłam tak, do jedzenia. One są takie w miarę małe, więc dzieciarnia jak najbardziej też zje. Tutaj mam mandarynki. Wzięłam również dwie gruszki. Tutaj trzy pomarańcze. Mam tutaj pomidory takie zwykłe, gałązkowe. Czosnek jest tutaj jeden i tutaj drugi. Cukinia też potrzebna do obiadu zaplanowanego. Awokado jedno wzięłam takie duże i taki woreczek, ponieważ one są twarde, więc sobie poleżą. A to jest takie, no też nie jest jakieś super miękkie. Dobra, poleżą, będziemy jeść. Marchewkę już musiałam spakować do worka, bo brakło mi tych torebeczek moich. Tutaj mam cebulę, kilogram. No i wzięłam taką masłową sałatę, oczywiście w doniczce, znaczy bez doniczki, ale z korzeniem, także będzie jedzone. Dobra, no to jeszcze to chowamy i zakupy z głowy. Wszystkie zakupy już mam schowane. Tutaj w garnku podgrzewam moją kaszę z warzywami. Ja ją za chwilę przerzucę do żaroodpornego naczynia i wstawię do piekarnika. I mam sprawę obiadu na dzisiaj gotową. Ja właśnie tak robię, że najpierw podgrzewam mimo wszystko na kuchence i już taką ciepłą wstawiam do piekarnika, bo wtedy ona mi się jakoś tak, no wydaje mi się, że jest smaczniejsza. Więc tak robię. A słuchajcie, podsumowując zakupy, wydałam dzisiaj 332 zł i 80 i 18 groszy, tak dokładnie. I mam tutaj napisane, że opusty łącznie 78 zł 11 groszy, bo rzeczywiście dużo rzeczy było odjętych po prostu i bardzo fajnie, no to wiecie, 78 zł za rzeczy, które i tak miałam na liście. Kilka rzeczy oczywiście było, wskoczyło mi tutaj tak nie z listy, ale ja i tak bym kupiła w tym moim budżetowym miesiącu, czyli mam zawsze taki, wiecie, określony mój budżet na dany miesiąc i czy ja to kupię w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu, nie ma sensu. Po co kupować w przyszłym tygodniu za 100% ceny, jak można dzisiaj kupić za połowę? Więc takie rzeczy, które mogą na dłużej poleżeć, typu właśnie dżemy, czy chrzany w tych słoiczkach, czy co ja tutaj jeszcze wzięłam, bo teraz nie wiem, takiego, te w puszce makrele, no także spokojnie to może sobie stać, jeść nie woła, a cena wyszła korzystniejsza. Troszkę takich też, wiecie, słodkości wzięłam, natomiast no tak jak mówiłam, to są zakupy na dłuższy czas, my tego dzisiaj nie zjemy, a ja dzieciom tak po prostu, wiecie, porcjuję i raczej się staram w tygodniu, żeby słodyczy nie jedli, tylko mamy tak ustalone, że przez weekend można coś tam, chociaż też, wiecie, no nie trzymam się tak kurczowo tej reguły i czasem im pozwolę tego lizaka zjeść w ciągu tygodnia, czy jakąś tam czekoladkę. Staram się tylko, wiecie, nie kupować takich rzeczy jakichś typu żelkowych, chociaż też czasem jedzą i to nie jest tak, że wiecie, że jest totalny zakaz, ale staram się tego nie kupować, bo to ma po prostu, jak ja patrzę na te składy, to ciary mi przychodzą, więc wolę szczerze mówiąc kupić normalną czekoladę, która ma w sobie dobre kakao i okej, i zjedzmy i nie ma problemu. Albo właśnie takie jakieś tam inne chrupeczki, bez cukru i też czasami można, no nie, oni jak wracają z przedszkola, to zawsze patrzą, co by tam przekąsić, bo tak my jemy obiad z Tomkiem, a oni tak w sumie są po obiedzie w przedszkolu, no to tak niby nie są głodni, ale by coś przekąsili, no i wtedy fajnie wjechać z jakimś takim gadżetem do chrupania.
Okej, więc słuchajcie, no co mi tutaj fajnie wyszło dzisiaj z tych zakupów, to na pewno ten ser żółty, ja go sobie właśnie utrę i od razu część pójdzie mi do tej kaszy dzisiaj, a resztę po prostu popakuję w woreczki takie strunowe i zamrożę i będzie już gotowy, znowu poporcjowany. Te udka chyba też zamrożę, bo nie będę ich teraz robić, a przed tym właśnie moim kolejnym meal prepem to sobie rozmrożę. Pewnie tak zrobię, coś tutaj pokombinuję, ale to już, dobra, za chwilę nie będę Was już tutaj zanudzać moim gadaniem. Więc tak, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że mi towarzyszyliście. Dajcie znać, czy któreś z tych moich tutaj rad, powiedzmy, przypadły Wam do gustu, czy coś wykorzystacie. Dajcie też znać, jakie Wy macie jakieś swoje fajne patenty na zakupy. Może też ja się czegoś od Was fajnego dowiem, albo w ogóle wiecie, w komentarzach też, przecież wiadomo, że inni też komentarze czytają i może się jakaś fajna dyskusja rozwinie, może sobie nawzajem jakieś wspólne rady przekażemy. Okej, to tak, ja się z Wami w takim razie żegnam. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, nie tygodnia, weekendu, co ja mówię, przecież to jest film na piątek. Życzę Wam wspaniałego weekendu, słonecznego i ciepłego, już jesteśmy coraz bliżej wiosny, także fajnie. No i co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie we wtorek.